Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, The Last of Us Part 2, to mi czeka. A my ze snajperką. Oddaj sprzęt. Dzięki, panie. Jaka jest różnica między karabinem Ellie a Tomiego? Tylko luneta, prawda? Nie przodem. Tak z grubsza. Czyli dobrze wytężając wzrok też byłbym w stanie trafić tamtych zarażonych. Nie powinienem nic mówić. Czemu tutaj idziemy? Pan się o ciebie martwi. On... nie ma powodu. Tu pewnikiem będzie niebezpieczny. Nie. Ale z nim nie rozmawiasz, więc jest przekonany, że coś jest nie tak. Rozmawiam z nim. Same cześć i pal nie wystarczą. Znaczy, nie koniki, okay. Tylko tu. Spróbuję. Wiesz co, wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł. Tam zarażonych było sporo, tutaj może być ich paru wewnątrz. W sumie, deska snowboardowa! Ale nie, nie ta pora roku, żeby w kurorcie sobie pojeździć teraz. No ale w każdym razie, nie, wiemy, że to się dobrze skończy przecież. To jest scena z przeszłości. Ognisko rozpalone nawet. To wy tam strzeliście? A nie dobitki. I Joel, Ellie no tak. Ellie moją lunetę. Siema. I jak wrażenia? Ta, niezła. Widzę, że nie wymieniłaś jeszcze strun, co? A miałam wymienić? Tak. Znajdziemy ci nowe. Widziałem tam sklep muzyczny. Powinni mieć struny. Dawno powinniśmy przeszukać te okolice. Czy to taki rodzinny wypad się szykuje? Ja tu zostanę. A, prawie że rodzinny. Co ty na to? Jasne. Kurde, czemu on nie żyje, nie? Na pewno nie chcesz pójść? No nie, już... Joel czeka. Właśnie chodzi o to, żeś miała okazję pogadać z Joelem sama. Ale właśnie okolice i tak trzeba przeczepać. Ja wiem, że to jest wspomnienie. Ale proszę bardzo, coś tam jest. Może Joel skorzystał z okazji i szybko spisał jakąś myśl? Właśnie. Czemu zawsze zgłaszacie się na tę trasę? Ma najlepszą kanapę ze wszystkich posterunków. Siadam przy kominku, wyciągam się. Magia. Farmer in the Dell. Skoro tak muszę tego słuchać, to czemu nie pójść dalej? Joel. Czemu w tej kolejności Neil tak to zrobił? Ze scenariuszem, no czemu? No ale co jak co. Shock value, jakby to można było tak z angielszczyzny ładnie nazwać, był obecny i to na wysokim poziomie. Po prostu sprawdzam, czy wszystko mam. Znaczy, nie, to nie jest dlatego, żeby Joel tam czekał. Nie no, co ty. Ale autentycznie dwa pociski znalazłem, no to... No i jeszcze jeden, ja rozumiem, nie przeszukaliście okolicy, ale do dalszej części kurortu nie zabrnęliście. Jak dla mnie brzmi dobrze. Tam, brzmi pięknie. Ale ktoś tu jadł i po sobie nie posprzątał. Ej, butelkę weźmiemy. Dobra, Joel, czeka. Ej, w sumie, czy to nie jest to samo miejsce, gdzie z Abby? No to może być to. Jasne. Tak, tak, idę, no. Co tu robi dzikie światło gwiazd? To chyba Joela. Co? Serio? Zaraziła go miłością do komiksów? Akrecja, właśnie szukałem tłumaczenia. Gdzieś tam w głowie. Daniela i kapitan Ryan zostaje rzuceni na arenę. Pojedynkowi, który tylko jedno z nich ma szansę przetrwać, przeglądają się zachłannie podróżni. Czy Daniela zdoła odsunąć na bok uczucie, jakim darzy kapitana i stoczyć walkę o swoje własne życie? A, czyli rozumiem, kapitan nie poła tym uczuciem, więc po prostu ją zabije, jakby co. Aha, no to... Pff. No to wybór jest tylko jeden. Przetrwanie. Ha. No i w sumie... Przetrwanie ważniejsze od miłości? Kurde, to było nawet głębokie. I w sumie oczywiste. Dobra, ruszajmy. Okej.
I cały mój romantyzm szlak trafił teraz. Cały życiowy romantyzm. No to trafiliście na coś w czasie patrolu? Tylko na kilku, których widzieliśmy z góry. A ty? No wiesz, na dwóch biegaczy. Jesse mówi, że całkiem nieźle sobie radzisz w czasie To mi tam próbuje grać. Polecił cię nawet do patrolowania w parach. Myślę, że jesteś jeszcze ciut za młoda. Mało kto strzela tak dobrze jak ja. Mam też większe doświadczenie niż większość nowych rekrutów, słuchaj, którzy... jeśli myślisz, że jesteś gotowa, ufam ci. Okej. Dzięki. Ale zrób coś dla mnie i zacznij od krótszych tras, dobra? Zobacz, jak się na nich czujesz. W porządku. Troskliwy ojciec. To... tylko niebiologiczny. Dzikie światło gwiazd, które tak lubiłaś? No. Znaleźliśmy z Tomim kilka numerów, kiedy sprawdzaliśmy szkołę. Podobały ci się? A, no wiesz, to nie do końca mój klimat. Doktor Daniela Star jest dosyć... jest dzika. A to jak załatwiła kapitana Ryana w ostatnim starciu? Tak. No wiesz, totalnie sobie zasłużył, ale... no, ucieczka. To był fajny zbyt akcji. Zabawny jesteś. Sklep muzyczny jest tam. Musimy zostawić spokojnie. No, dobry plan. No Joel to był naprawdę w porze gość. Tak, widzę. Tylko co zrobił, że Abby aż tak zapragnęła zemsty? Kurde. To jest ciekawe. Podsadzić cię? Nie. Radę. Tędy chyba nie damy rady. Co? Oj, słyszę muchy. Kiedyś dało się tędy przepłynąć. O, karta. Dobra, co teraz? Te Austringery. Jeśli chcesz, możemy Austringer. Przez ten hotel. Austringer? W sensie Australijczyk? Serio? Dobra, okej, to już widzieliśmy. Postać bardziej zła niż neutralna. Mało krzepy. Bystość taka sobie. Maxence Pierre. Jeszcze raz, Maxence Pierre został porzucony przez swoich rodziców w górach. Montane no, Noir. Aha, czyli co, Francja jakaś? Aha, jakie bla bla bla. Dzięki pomocy życzliwego, inteligentnego jastrzębia. O kurde, tam był szaman, złodziej do wynajęcia. Dlaczego został porzucony? Postać neutralna. Czyli nie ma supermocy. Zwykły człowiek, złodziej do wynajęcia. Znaczy no nie taki zwykły, no, zwykli ludzie nie kradną. To jeszcze na zlecenie. Tylko złodzieje to robią. Wciąż je zbierasz? Co, zazdrościsz? Postaram się nie. A tego nie skomentujesz, Joel? Fuck the police! Ej! Co, pancerne szyby? Jednak nie, ale i tak wydawało mi się, że uderzyła nadgarstkiem. Faktycznie, że zero zero komentarzy, ale widzieliście, jak Ej schowała ten nożyk? Dobra, fuck the police! No, ej, ta szyba naprawdę nie bangla. Ale z drugiej strony powinno już być coś innego. Ej! Nie no, naprawdę, serio, no... a może muszę tak? No. Fuck the police. Nie, ale skoro już tak się bawimy we wspomnieniach nawet, no to... wybaczcie, ale tutaj też sprawdzę, co się dzieje. Cholera. No, coś mam. W sensie, klucz czy wejście? Myślisz, że się zmieścisz? Warto sprawdzić. Ostrożnie. Co? Ej, faktycznie, dziura w budynku. Jak on tu dojrzał? Dobra, ta butelka się przyda, bo jedną zamarnowałem chwilę temu. Nie krzycz, dobra. Kurde. A nie wiem, co to było nawet. No, zróbmy w ten sposób może.
Niby nikogo, ale w to mi się serio wierzyć nie chce. Szukam. No, na szczęście tutaj korzystamy z innych zapasów niż te nasze, aktualne, bieżące. Nie. Butelka bez podpalonej cieczy. Ja i zbieractwo wszędzie. Dosłownie wszędzie, nawet w przeszłości. W sumie nic się nie zmieniło, o, tak można powiedzieć. O, tutaj może się uda wpuścić Joela jakoś? Nie polecę sam, co ty? O, dzień dobry. No cześć. Pod wrażeniem? Nie, jesteś za chuda. Musisz więcej jeść. Kurde, dobry jest. Ale zaraz trzeba będzie potrząsnąć padem. Latareczka coś tam nie domaga. Joel, a może panie przodem, co? Przyjrzyjmy szafy, łazienkę, zawsze skarbnicę zapasów. Oj, bardzo dobrze, że nie zrobiłem apteczki. Ale wiecie, co to znaczy, że coś tu się będzie takiego działo, że Ellie będzie mogła ucierpieć. No i te pociski też. Tutaj to znaczy... Przerażające miejsce. Gdzie, Joel? Gdzie? Chyba widzę przejście, ale są zarodniki. Załóż maskę. Muszę... Jesteśmy sami. A jak na kogoś wpadniemy? Okej, okay, dobra. O wszystkim pomyśleli. I za to właśnie lubię Joela. Lubiłem. W czasie przeszłym o Joelu, no nie. Musisz być ostrożna. Jak przestaniesz nosić maskę młoda, to w końcu wydasz się przed kimś postronnym. Nie ma mowy. Nikomu nie mówiłaś, prawda? Jessiemu, Dinie, czy... Oczywiście, że nie. Świetnie. No, czyli jednak, musiał poczekać na to, aż ja będę próbował i wtedy dopiero sam przeskoczy. Skrypty, ale... Ja mam po prostu jakąś tam fobię na tym punkcie. Patrolowaliśmy tylko ulicę. Teraz myślę, że to był błąd. Może. No, ale jak zarodniki, to i zarażeni. No, o. Nie wiem właśnie, czy iść za Joelem, czy... Ale dobra, łazienkę trzeba sprawdzić. Skarbnicę zapasów zawsze. I to, o, tutaj było dużo ważnych rzeczy. Nie, dobra. Tędy. Ja zawsze na skróty. Zatrzymałem, albo zawsze okrężam drogą, jeżeli chodzi o zbieranie zapasów. Już, Max. Dobra. Czemu nie, ale wnętrze tej szuflady? Nic. Joel po drugiej stronie drzwi? Co to było? Tabletki? A w sumie właśnie, czy ja ulepszyłem Ellie w ogóle? A nie, tutaj nie mogę. No tak, i w sumie racja, bo tam doprowadzilibyśmy do paradoksu czasowego. Bo ulepszenie w przeszłości, którego nie mamy w przeszłości, nie banglałoby po prostu, nie składało się w całość. Ta linia czasowa. Nie wiem, tutaj powinienem iść wcześniej, właśnie. No i deseczka nawet, no i nawet nożyka nie stępię. Na to wychodzi. No chyba, że gdzieś tutaj podniosę nożyczki na przykład i sobie zmontuję deskę z nożyczkami na końcu. W ogóle właśnie, okolice kurortu, czyli pewnie jakiś tam hotelik, tak? Tak w sumie wygląda. Na pewno nic nie było? Nie. Ej, właśnie, moment. I szczerze, niepotrzebna dewastacja. Może kiedyś można by było doprowadzić to miejsce do stanu używalności, a teraz już nie będzie tam prysznica. Tu już byłem? Nie, oczywiście, że nie. Nie zostawiłbym nic. O, latareczka już tam coraz mniej. Ej! Joel, co ty tu robisz? Ja myślałem, że poszedłem gdzieś bokiem coś. Co my tu mamy na Copper Peak Inn?
Ruby, przepraszam, jeśli nasz wczorajszy patrol dał ci w kość. Rzadko trafiamy na nowe osoby. Rozumiem, czemu mogłaś się obawiać pójścia z nami do Jackson, ale jest tu naprawdę dobrze. Mamy prąd, obfite plony. To może być prawdziwa okazja dla ciebie i twojej rodziny. Moi chłopcy zupełnie się zmienili. Przed pobytem w Jackson myśleliśmy tylko o tym, by przeżyć. Nie podobało mi się to, na jakich ludzi wyrastali. Zaczynali się zachowywać jak ci, przed którymi uciekaliśmy. Teraz spędzają dni naprawiając dziury w dachach, kopią rowy. To ciężka praca, ale każdego wieczoru wracają do domu szczęśliwi, że pomagają budować to miejsce. Są częścią społeczności, dla której chcą być odpowiedzialni. Kiedyś byłaś nauczycielką, mogłabyś znów przemawiać do klasy pełnej głodnych wiedzy dzieciaków. To nie jest jakaś tam fantazja, proszę wpadnij, choć na chwilę. Daj się oprowadzić. Tara. Tara? Jak z The Walking Dead? Dobra, Joel, tam sobie kutca, a ja jeszcze tutaj. Max butelek. Ej, czyli tutaj możliwe, że byliśmy. Ich lodówki nie sprawdza. No, na wpół otwarta szuflada, tutaj Max na pistolet, tak? Dobra, tutaj byliśmy. To Joel, co tam masz? Ślady po kulach są dość stare. Kiedy był tu ostatni patrol? Nie wiem. To ktoś z naszych? Nie. Z Jackson zniknęli tylko ci nastolatkowie w zeszłym roku. Ten jest za stary. Pewnie tu zabłądził. A, tutaj. Dzięki, Joel. Mógłby mnie zauważyć. O, coś właśnie. Aha, ha, 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 ha. Raz, dwa, trzy, cztery. O, ale właśnie, jedno jest pewne. Nie możemy spotkać tutaj człopaczy. Bo te były nowością dla Eli. Eli, chodź. Nie mam tłumika żadnego. Jakby co. Jesteśmy na patrolu. Dobra. Załatwmy ich. I po co otwierać drugie skrzydło? Przecież tyle dźwięku. No, może mi się uda. Oj, co na to klikać? Kliku, kliku, klik. Oj. Nikt nic nie słyszał, no ej. Jak? Kto? Gdzie? Skąd? No jak? No co ty? Znaczy nie, na światło. No, brawo, Joel. Ej, Joel? Jesteś? No. Czyli serio nie wiem, jaka jest zasada działania biegaczy. Czy oni widzą światło, czy nie? No i nożyk. Noż, niech cię szlak. Ej, nieźle, bo jeszcze w stanie krzyczeć z nożem w głowie. Ulala. Ale apteczka się przyda. I to jej wykorzystanie, niestety. No, bo i mało zmarnowałem. Całe szczęście. Hop. A co my tu mamy? Na szybko. A z tej strony? No właśnie, muszę częściej używać uników, naprawdę, bo... Choć co prawda na niedobór apteczek nie narzekam. Mam jeszcze dwie. Ej, nie użyłem butelki. A można było. Jak max alkoholu? Oj, niemożliwe. Jeszcze jeden Mołotow. Bo Mołotowów jeszcze nie zdarzyło mi się znaleźć tak po prostu. A apteczki tak, więc Mołotowy w pierwszej kolejności. Jakbyśmy kiedyś tam natrafili na apteczkę. Tak sobie po prostu leżącą. To, że mamy trzy, ale nie znaczy, że trzeba od razu nimi rzucać. Przecież. Dobra, dobra, moment. Daj mi chwilę, daj mi sekundkę. Joel. Na górze, pierwsze piętro. Mamy klikacza, z lewej. Dobra, ta butelka się przydała bardzo. Nie wiem, gdzie jest klikacz, ale... Joel da sobie radę na pewno. Ginie dopiero później.
A, tam jest zwyczaj... No po co strzelasz? Już moglibyśmy się schować dawno. Ups. No nie spodziewałem się, że to wejdzie. Nie, czy będziemy bawić w ciuciubabkę z klikaczem? O, tak ci mogę pomóc. No w głowę, no. Dobra, klikacz nie żyje. Teraz już na pewno. Ale słyszę następnych. A, tu za kontuarem. Spoko, dam radę. Spokojnie, damy radę. Jeszcze tego klikaczy boję. Reszta tam be. Joel, chyba się udało. No pierwszorzędnie. Dobra robota. Joel zmarnował prawie całą amunicję, a ja prawie żadnej. Wyjęłaś mi to z ust. Wydaje mi się, że musimy iść do przodu. Znaczy na górze byli pochowani, tak? O, co my tu mamy? I noga? Nie, to jest chyba keybase, bo myślę, że noga od krzesła. Ja rzućmy okiem na szybko, choć tutaj już byłem, wiem, ale jednak coś pominąłem. I to nie pierwszy raz. Zresztą jak Szymon Mirko zwrócił uwagę jakiś czas temu w komentarzach. No, pomijam rzeczy niestety, to już nie będzie idealne przejście. Zresztą nie było idealne już w pierwszym momencie, kiedy zginąłem, no, ale cóż. To się może udać. Idę za tobą. A czemu niby miałoby się nie udać? W sensie co, że jesteś za gruby? No dobra, chodź. Żeby coś go nie capnęło przez ścianę na przykład. A w sumie poruszają się chyba cicho. Właśnie, tak patrzę, że Joel ma inny rodzaj maski niż ma Ellie. Joel ma moim zdaniem taki, no, bezpieczniejszy. No strzelaj, Ellie! Od razu, kurde, tu nie ma co się bawić z nim. Jeszcze mi Joela zabije w przeszłości. Zmarnowany strzał. Już mnie tu nie ma. No, ten mi kompletnie nie był potrzebny teraz. Kompletnie. Gdzie on jest? Znowu go podpalimy, jakby co. Nie, serio, gdzie on jest? Tu! A gin, kurde. Ale, kurde, długo wytrzymuje. A to, co to było? Oj, było blisko. No, chyba nareszcie, czy nie? Oj, nie. Szarża. Nie, będziemy się gonić wokół dookoła stołu. Joel, przecież ja bym zginął, nie? Nie, wcale nie mamy. No przełaź. Do cholery. A jednak. Nie od razu. Nie. No jaki fuks. Ej, to mogłem na wcześniej. No już miał palce purchawy w ustach. Mało brakowało. No, ale daliśmy radę. No jasne. W porządku? Poza tym, że się zestarzałem, z czego nie dam rady odespać. Wynośmy się stąd. A, nawet się nie przyda apteczka. Ale to znaczy, że można jakąś skręcić na szybko.
A, bo ja jednak Mołotow. Lepsze rozwiązanie. Zresztą jak widzieliście, przydatna rzecz. Joel, ty żyjesz? Bo naprawdę ciężko dychasz. Ale gdzie teraz? Jakiś pomysł? Może tu? Z powrotem. A, dobra. Już widzę. Co robisz? A co, jeśli w środku są ze dwa purchlaki? Damy radę. No, pewny siebie, kurde. Trzeba mu to oddać. Nie ma zarodników. To było coś, nie? Rzadko trafia nam się tu purchlak. Co? Jesse i Dina chyba się postrają, jak o tym usłyszą. W ogóle co z nimi? Są razem, tak? No, powiedzmy. A co? Słyszę, jak Jesse o tobie mówi. Nie, tylko się z Jesse'em przyjmuje. Aha, mówiłem. Apteczka w pierwszej kolejności. Mołotowa nie znaleźliśmy jeszcze. No i nie tym razem. Zobaczymy. Żebyś się nie zdziwił. Dobra, co my tu mamy? Nic. To znaczy, no, oprócz tego, że siłownia. Ogólnie całkiem spoko miejsce, ale... No i odbicie w lustrze, też zacne. Nie, ale względnie spokojnie, więc chyba dobry moment, żeby skończyć ten materiał. Tak naprawdę, ale jeszcze rzućmy okiem, co tu się kryje za narożnikiem dosłownie. No i podnieśmy cokolwiek tu leży. No, naboje, a znowu naboje, Dobra, będzie strzelanie, okej, dobra. To w następnym materiale, kochani. Wielkie dzięki za oglądanie tego, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej. Wywołany światłem. Joel, czy ty słyszysz światło?